najwyżej ma immunitet, jest chroniony w sposób szczególny. Ale immunitet nie służy po to, aby służył łajdakom, tylko ludziom, którzy wykonują suwerenne decyzje i prawne. Ludziom uczciwym, nie łajdakom. Jeżeli immunitet ma służyć tylko po to, ażeby kolaboranci i zdrajcy rabowali i korumpowali innych, wydawali tytuły prawne, bezprawne, złodziejskie i bandyckie, przestępcze, to te immunitety trzeba znieść, unieważnić, sędziów łajdaków pozamykać, komorników, prokuratorów, którzy służą różnym bandom mafii kościelno-urzędowej w Polsce. Kochani moi, rzecz się tyczy wszystkich prawników łajdaków w mieście Szczecin, bo prawnikiem i może być komornik, i prokurator, i notariusz, proszę państwa, i sędzia, i adwokat. To, co się dzisiaj wyprawia w Polsce, a szczególnie w Szczecinie, wymaga tego, aby przywrócić normalnie dekretem konfiskatę mienia, proszę państwa, ukrócić immunitety dekretem i wiele innych spraw. Dziś bez parlamentu nowy rząd skutecznie sobie z tym poradzi. Każdy dekret podpisany przed chwilą będzie aktywny jutro rano. Biedronki będą płacić podatki i inne markety. Biznesy bankowe i inne zmienią swoje lokalizacje, bo jak będą musiały płacić podatki, to będą uciekały z tego kraju. Polska i Polacy, Polska i gospodarka, Polska i naród i zdrowie musi być chronione. Nie może Szczecin być niemiecki. Nigdy Szczecin nie będzie niemiecki. Szanowni państwo, to, co się wyprawia w mieście Szczecinie, prosi i woła Boga nie tylko do nieba, ale do Polaków i patriotów, aby wreszcie otworzyli oczy, powstali z kolan i powiedzieli zdrajcą kolaborantom, Piotrowi Krzestkowi, Piotrowi Grodzkiemu, Kurierowi Szczecińskiemu, Radiu Szczecin, Gazecie Wyborczej, Telewizji Szczecin. Dość! Dość! Nie czytajmy tych mediów! Nie oglądajmy! Nie kupujmy tych gazet, bo to są bandyckie media, nie polskie! Psy i kundle szubrawcze na krótkiej smyczy mafii kościelno-urzędowej, różnych mafii i drobnych gangów szczecińskich, którzy łajdacy sprzedali miasto, kolaborują własne interesy, niszczą zdrowie, profilaktykę, badania kości, blokują badania kości dzieciom w szkołach, żłobkach, przedszkolach. Te media łajdackie piszą oszczerstwa, pisze to Kurier Szczeciński, niszczy przedsiębiorców, niszczy firmy i czuje się bezkarnie. Kochani, dziś bojkotujcie te media. Dzięki wam łajdacy upadną z kretesem. Nie kupujcie, nie słuchajcie tych mediów. To są łajdacy, którzy służą niemieckim interesom, francuskim i innym. Szanowni państwo, dziś taka Biedronka, przykładowo mówiąc, ona ma zastąpić gospodarzy, czyli Polaków. Na to pozwolić nie można. Muszą płacić podatki. Mają być umowy, umowy o pracę. Muszą być świadczenia. Nie może być tak, aby ludzie, którzy nami rządzą, byli chronieni przez ludzi skorumpowanych, przez skorumpowaną policję, skorumpowanych sędziów, których chroni immunitet. I tu właśnie jest cel. Immunitet trzeba znieść całkowicie. Szanowni państwo, nie możemy dopuszczać do tego, aby Polska była niewolą dla Polaków, aby rządzili nami obcy. Mówili nam, gdzie się mamy leczyć, gdzie się mamy badać. Mówili nam to, co chcemy usłyszeć. Nie, my musimy słyszeć to, co jest ważne dla Polski, dla Polaków. Bo to są media, bo to jest czwarta władza. Jeżeli media kłamią, to są łajdacy. Jeżeli media są skorumpowane i służalcze, jak kundę na krótkiej smyczy, trzeba je bojkotować do upadku. Szanowni państwo, jak dziś nie kupicie Kuriera Szczecińskiego, to te media czerwone upadną, bo to są spadkobiercy czerwonego PZPR-u. Szanowni państwo, każdy, kto dzisiaj pyta, kim jesteśmy, mówimy wam, jesteśmy Polakami,
ze Szczecina. Żadna partia, żadna frakcja. Gospodarze, przedsiębiorcy, ludzie pracy, ludzie zniszczeni. Naród, szczecinianie, nacjonaliści i patrioci. Dziennikarze niezależni i projekt Bez Polska. Bo właśnie o to chodzi, że dziennikarz musi być człowiekiem tak świętym, żeby móc przekazywać święte słowa prawdy, bo prawda jest ciężka, bolesna, ale musi dojść do tego, aby zwyciężyła zło. Tak samo jak prawda zwycięża kłamstwo, tak samo dobro góruje nad złem. I o to chodzi, aby byli zdrowi i starzy i młodzi, aby się badali. W przypadku badań kości USG żaden włodarz, aby tego nie blokował, nie niszczy, bo to jest zbrodnia, za którą zapłacą mieszkańcy Szczecina po wyrokach sądowych. Kochani, każdy, kto niszczy dziś przedsiębiorcę, mówimy mu tak: jednoczcie się, bo w narodzie jest siła. Pozwy zbiorowe, sądy i łajdacy ustąpią. Będą skonfiskowani mieli mienia. Kochani, każdy, kto dokonał bezprawia przy zmianie władzy, straci wszystko. To wam mówię, wierzcie, kto nie słuchał Piłsudskiego, byłby w niewoli. A kto posłuchał Piłsudskiego, żyje w wolnej Polsce, pomimo że ją mamy, jaką mamy. Ale ta Polska wróciła dzięki niemu na mapy świata. Bo ludzie co zrobili? Zjednoczyli się jako naród. Dziś musimy robić to samo. Dosłownie to samo. Nie niepodległość odzyskiwać, ale wolność, prawo, nacjonalizm, patriotyzm, gospodarkę narodową polską, zdrowie, profilaktykę. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że mam posłuch. Kochani, kto nie słucha prawdy, jutro będzie w niewoli siedział. Taka jest prawda. Będzie w ruskiej albo w niemieckiej, obojętnie, albo we wspólnej. Kochani państwo, to nie polityka, to się dzieje w Polsce. To tragedia narodowa. Polska poprzez zniszczenie świadome gospodarki. Niczym domki, sklep, niczym efekt domina zaplanowali zniszczenie Szczecina. Kochani, to ja wam mówię, nie możecie się bać, musicie stać z kolan, badać dzieci, takich włodarzy i immunitety likwidować. Kochani, człowiek uczciwy. Człowiek uczciwy nie potrzebuje immunitetu, bo po co immunitet? Po co uczciwemu immunitet? No po co? Po to, żeby rąbał ludzi po kieszeniach, defraudował majątek, korupował i kolaborował. Zdrajcy w narodzie są najgorsi we własnym kraju. Najgorsza jest wojna wewnętrzna i łajdactwo wewnętrzne. A do tego dopuścić nie można. Każdy, kto kochani dziś ma uwadze historię. Każdy, kto się uczył historii, wie, co to znaczy niewola. Dziś pod egidą Unii Europejskiej następuje czwarty rok Europy. Kochani moi, to jest wszystko plan masonów, iluminatów, pseudo różnych nacji, którzy jedynie myślą o tym, aby zniewolić narody, a w końcu je zaczipować. Szanowni państwo, to nie są żarty ani teoria spiskowa. To, co mówimy, jest świętą prawdą. Obozy koncentracyjne w Ameryce, jest ich 800, są komory gazowe dla Amerykanów. Proszę państwa, i to nie jest kłamstwo. Budowali je ci sami Żydzi amerykańscy, co budowali Treblinkę, Majdanek i, proszę państwa, Auschwitz. My dziś musimy wiedzieć, że ci ludzie nie ponieśli kary. W Norymberdze sądzono tylko 7% zbrodniarzy. Reszta pojechała do Ameryki budować nowy faszyzm. Ten faszyzm wykwitł w Ameryce i to już o tym dokładnie wiemy. Ameryka, proszę państwa, niestety, jaka jest, taka jest. Kiedyś nam się kojarzyła z dobrobytem, a dziś tam ludzie mają gorzej jak w Polsce. Taka jest prawda. Kto jeszcze nie wierzy, niech nie czyta. Niech otwiera internet. Cały świat o tym mówi, ale w polskich mediach cisza. Tylko my wam o tym mówimy. Ludzie światli, ludzie mądrzy, wykształceni, profesorowie, to przedsiębiorcy, patrioci, byli członkowie AK, armii, która służyła Polsce. Później ponosili karę, będąc rozstrzeliwani, strzelano im w głowę, dlatego żeby ta historia się nie wydarzyła.
wydała. O tym, kochani, musimy wiedzieć. Prawdziwej historii nie da się zmienić. Nie da się zafałszować. Nie da się ludzi oszukać. Szanowni Państwo, edukacja, informacja. InfoExpress Polska. Badania USG kości. InfoExpress Polska. W całym kraju obowiązuje program badania kości. Dlatego tylko, że mamy nowe technologie, najlepsze na świecie, do badania kości USG. Szanowni Państwo, nie tylko media, informacja, edukacja, rzetelność, to jest suweren. Silne media, to dziś jest zdrowa informacja, to jest jednoczenie narodu. Nieuczciwe media, to niewola. Szanowni Państwo, każdy, kto mówi i głosi nieprawdę, musi ponieść konsekwencje prawne. Każdy, kto blokuje badania w szkołach, w żłobkach, w przedszkolach, badania kości, jest łajdakiem, przestępcą. Tak jak Piotr Krzysztek, który to popiera, nic na ten temat nie mówi. Szanowni Państwo, od roku ubiegłego po napaści Kuriera Szyńskiego na media InfoExpress Polska artykułem pani, proszę Państwa, Agnieszki Stefan Spirydowicz zniesławiono do tego stopnia, że wszyscy blokowali nasze badania. Powiedziano, że USG promieniuje. Kochani Państwo, żadne USG nie promieniuje, czy dla kobiety, czy na trzewia, czy na szóstkę, czy na kości. Ta zbrodnia i ten zamach będzie kosztowała miasto potężne odszkodowania, za które zapłacą podatnicy, czyli my, mieszkańcy miasta. Nie daruję tego nikomu. Będę bronił ludzi, patriotów i Polaków. Zdrowia, nacjonalizmu, patriotyzmu i tego, co nie jest mi obce. Szanowni Państwo, jako dziennikarz wolnych, niezależnych mediów, autor nie tylko wielu demonstracji, patriotycznych książek i publikacji na całym świecie, mówię to wam. Historia się powtarza i w tych dziejach wchodzimy w zakręt. Jak się nie obudzimy, staniemy na niewoli niemiecko-ruskiej. Będziemy w kajdanach, bo taka jest prawda nowoczesnego trybu, który nam przygotowano. Od zniszczenia gospodarki, do niszczenia zdrowia, do tego, żebyśmy się nie mogli podnieść, żeby nas zniewolić, żebyśmy byli na łasce łajdaków, cwaniaków, mafiozów, kościelnych, wszystkowych i innych urzędniczych. Szanowni Państwo, prawda jest bolesna, ale prawda jest ukojeniem dla ludzi, którzy walczą o nią i zrozumieniem dla ludzi mądrych, którzy przeżyli wojnę, którzy mają rodziny, którzy z ducha i słowa są patriotami, Polakami i nacjonalistami. Nacjonalizm, proszę Państwa, i patriotyzm to jest szczególnie ważna sprawa. Każdy naród musi to pielęgnować. Szanowni Państwo, jak ktoś tego nie rozumie, musi się uczyć historii. Historii prawdziwej. Musi przychodzić na demonstracje, musi włączać internet, tak jak kiedyś Radio Wolna Europa. Dziś internet to wielka Europa. Nie tylko wolna. Wolny świat, wolno od GMO, wolno od ACTA, łajdackich mediów i innych zdrajców i służalczych mediów. Szanowni Państwo, każdy, kto dzisiaj mówi nieprawdę, będzie osądzony. Każdy, kto sądzi ludzi dlatego, że mają mało pieniędzy, zabiera im mieszkania, dlatego, że ma immunitet i mu to wolno, będzie ukarany. Każdy, kto służy przestępcom na urzędzie, prokuratorze, w sądzie, gdziekolwiek jako urzędnik, on łamie prawo, jeszcze większą karę poniesie. Przykład niemiecki. Każdy urzędnik, który dokona korupcji lub przestępstwa, dokonuje się mu konfiskaty mienia i 5 lat kary bezwarunkowego zwolnienia. Automatycznie. Proszę Państwa, i tak będzie u nas. Proszę Państwa, dekretami przywrócimy prawa konstytucji, prawa do podatku dla obcych przedsiębiorców, dla marketów. Proszę Państwa, zniesiemy immunitet i to, co potrzeba. A parlament postawimy na nowo. Bo proszę Państwa, ci, co są w parlamencie, to teatrzyk. To nie jest parlament. Trzeba zamknąć i na nowo puścić młodych ludzi, przedsiębiorczych, starszych, profesorów, uczonych. Gospodarzy, ekonomistów. Dobra, jeszcze. Zobaczymy, Polska. Zobaczymy.
Nie, 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 nie,